Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i zapraszam was na Prey. Słuchajcie, tydzień temu nie było odcinka, wiecie dlaczego, ale już jestem i wracamy. Także pierwsze co ostatnio było, nie pierwsze co musimy zrobić, bo to nie jest pierwszy odcinek. Ostatnio było tak, że zabiliśmy tego całego komandora i... Tu mam już wzięte. I musi... I musimy... Musimy udać się na spotkanie z Aleksem. Czy ja miałem zrobić to jakieś zadanie poboczne? Nie pamiętam. Trochę temu grałem. Zobaczymy. Aha, tutaj ostatnio szukaliśmy tego klucza jego do tej kapsuły ratunkowej. Nie znaleźliśmy go, no niestety. Dobrze, to chodźmy na to spotkanie z Aleksem. Systemowe, niezbędna naprawa. Pobojowisko zostawione. Palacz. Dobra, w ostatniej chwili udało mi się. Nie. A, to jest ten tajne to przejście. O, Alex. Obiecałem ci ten klucz. Jedyne czego chcę to chwila uwagi. Potem, jeśli koniecznie musisz, wysać Talosa jeden w powietrze. Nie sądzę, że chcesz. Wiem to. Bo sam tkwiłem w przekonaniu, że igranie z ogniem zawsze kończy się pożarem. Zmieniłem zdanie. Już wiem, że wszystko jest możliwe, tylko cena bywa wysoka. Wciąż nosisz w sobie tę część siebie. Oj. Możemy przejść do historii. Nie nasi rodzice. Ani te pijawki z Rady Nadzorczej Transtaru. Ty i ja. Jak planowaliśmy? Mamy dane, które potwierdzają twoje podejrzenia. Koral nadaje sygnał neuronalny. Tajną wiadomość wysyłaną w gwiazdy. Chciałbym wiedzieć, co to jest za wiadomość i kto jej słucha. Sądzę, że wiesz. Od pierwszych testów nad neuromodami tyfonów. Ty to wiesz. To jest projekt prototypowego nadajnika fal negacyjnych, jak widać. Dzięki niemu sygnał koralu zostanie skupiony i skierowany na wszystkie organizmy tyfonów naraz. Weź go. Klucz uzbrajający, tak jakby... Co? Morgan! O-oh. Co to jest?
Kurde. Czekaj chwilę. A, tu jest Alex. Dobra. Wszystkie poprzednie. Dobra. Zagłada, uratuj Alexa. Dobra. Dziękuję. Ktoś inny na twoim miejscu zostawiłby mnie na pewną śmierć. Teraz, jak nigdy przedtem, ważne jest, byśmy doprowadzili to do końca. Zajmij się nadajnikiem fal negacyjnych. Ja kieruję się na mostek, jak tylko złapię oddech. Ja się teraz tam kierować na dół, to już tego nie wiem. Aha. O kurde. Zastój? Dobra. Skan ukończony. Matka. Więcej obiektów badawczych. God damn it, o co tu chodzi? Robię tak, zapiszę się. Próbuję podejść od góry tam. Ups! Aha. Okej, okay, to już wiem, że to znaczy natychmiastową śmierć podejście do tej macki. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych.
Wrażliwość na fala negacyjna. Nie mam fali negacyjnej. Dobra. Czyli trzeba wymyślić inne podejście tam. Dobra. Ale naprawdę się robi, naprawdę creepy. Już teraz naprawdę trzeba będzie wysadzić to i... To nie jest lokowanie produktu. Będą słowa Alexa. Więzi rodzinne, przeszłość. Zaprogramowałeś mnie, bym obalał jego tezy punkt po punkcie. Możemy to jednak pominąć. Talos 1 jest w tej chwili zjadany na obiad przez tyfona wielkości wieżowca. Ergo, Alex się myli. Zniszcz stację. Tak jak planowałeś. Eksplozja zabije również potwora. Jeszcze nie żyje. Dobra, przerwę. Rozmowę. Dzień dobry, miło cię znowu widzieć. Diagnozuję powierzchowne rany. Nic, czego nie uleczy przenośna apteczka. Nie ruszaj się, proszę. To zajmie tylko chwilkę. Zrobione. Proszę wypełnić ankietę zadowolenia pacjenta, bym mógł następnym razem wpisać się lepiej. Jak choroba. Lepiej, żeby nic... Co? Co to było? Aj, aj, dobra. Aż dostałem gęsiej skórki. Kurde, to jest ten spalacz.
4, 7, 8, 3. Ups, przez przypadek kliknąłem. Czy ja mam jakieś... Nie mam strzykawek psi żadnych. Wow! Olbym się wrąbał teraz. Ej no serio, teraz coraz bardziej się boję tej gry. Kurczę, gdzie teraz jest ten... No nie, nie mogę. Bo bym przerobił parę rzeczy na to, żeby mieć... Strzykawka psi. Kurde. Nie mam gdzie tego wsadzić. No i jest. Udało się, dobra. Ajajajajajajajaj! Macka! Ej, ale na serio, zaczynam się coraz bardziej bać. No chodź. Chodźcie. Dobra. Aj! Dziadowska macka.
O cholera. O tak. Chodź tu. No czemu mnie nie uleczyłeś? Nie pamiętam, co to było winne tego, że to... Dobra. Walić to nieważne. Ups. Trochę się wbiła w tekstury. Dzień dobry. Miło cię znowu widzieć. To jest medyczne. Ale kurczę, tutaj na stówę gdzieś było możliwość tego. Drugi cel? Prototypowy nadajnik fal negacyjnych. O, Lender. Zapomniałem o tym nadajniku. Czekaj. Miło cię znowu. Tu chyba jest właśnie ten. Dobra, wiecie co? Wejście do elektrowni zostawię na następny odcinek, a teraz dziękuję wam, że byliście, że obejrzeliście ten odcinek. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami. I to wszystko. Widzimy się za pół godziny w kolejnym odcinku z gry Prey. To wszystko. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.